Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę szybko, jak włączać wskaźniki w TradingView. Na samej górze mamy menu. W tym menu jest wskaźniki są. Wciskamy. Możemy wybrać sobie z listy wskaźnik, który chcemy. My chcemy dodać średnią kroczącą. Można sobie ją tutaj znaleźć, ale można też wpisać sobie w wyszukiwarce. Średnia krocząca. I mamy średnia krocząca. Naciskamy i bach, średnia krocząca już jest dodana. Możemy sobie zaznaczyć gwiazdką, żeby była w ulubionych i wtedy mamy w ulubionych średnią kroczącą. Zamykamy okienko i mamy już ta pomarańczowa, to jest średnia krocząca. Klikamy lewym przyciskiem i prawym ustawienia. I możemy sobie modyfikować styl, kolor, jaka linia, precyzja i parametry tej średniej kroczącej. Na przykład możemy sobie zmienić na 30. Możemy sobie ją wyłączyć. Tutaj mamy w prawym dolnym rogu drzewo obiektów. I te wszystkie, które mamy włączone obiekty. I to mamy Moving Average, czyli MA, skrót tej średniej kroczącej jest MA. Możemy sobie ją dać, żeby była niewidoczna. No i ktoś może sobie wyłączyć i potem jak ją włączyć znowu. Albo tutaj w prawym dolnym rogu drzewo obiektów, albo prawy przycisk drzewo obiektów. Wybieramy sobie to, co chcemy zobaczyć. Jest już widoczna. Albo możemy sobie tą średnią kroczącą po prostu wyłączyć. To tyle. Dzięki. Do usłyszenia. Do następnego razu.